Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Dzisiaj witam was w pierwszym drafcie w FIFA 18. Widziałem, że inni youtuberzy trafiali niezłe legendy na sam start. Mam nadzieję, że mi się również poszczęści, ponieważ chciałbym zobaczyć tutaj Ronaldinho, no i w ogóle wygrać, nie? 4-3-3 z fałszywą dziewiątką, nie no, chciałbym kogoś z SPO. Wiecie co, wybiorę jedną z moich ulubionych formacji, czyli 4-1-2-1-2 szeroko, choć zbyt często jej nie używałem w zeszłych latach. No wiecie co, tutaj nawet nie ma co się zastanawiać, wybieramy najlepszego złotego piłkarza w grze, Cristiano Ronaldo. Asensio, mi pasuje. Ej no, jeśli nie będzie ikony, to ja naprawdę będę zawiedziony. Na razie z tego co widzę lecimy w kierunku Ligi Hiszpańskiej. Choć dobra, z lewej strony mamy pełne zgranie, to mogę spróbować czegoś innego, niech będzie Andy Carroll. Mares? Gdzie są te ikony? Dobra, biorę Semedo, bo chyba jednak pójdziemy w Ligę Hiszpańską. Smutna karta. Biorę Francuza. Niech będzie Christensen. Cafu, legenda. No, a Samoa wygląda chyba najlepiej z tej piątki. No i dobra, trafimy dobrego bramkarza, nie? Pacheco. Okej, lecimy z ławką rezerwowych. Buffal. Valencia, inform, zawsze coś. Dobra, tu musi być ktoś dobry, no ale... Messi. No dobra, jest nawet niezły. Aspas? W ten sposób mamy zgranie z przodu, cudownie. Jeszcze Neymar. No, widzę, że Draxler chce do naszej drużyny, więc dobrze. No kurczę, no mam tylu Hiszpanów, ale skrzydłowi nie są z Półwyspu Iberyjskiego. Ale niech będzie. Poproszę, Jefferson Farfan powraca do... jedna słaba karta. Toussaint. Co to jest? Garcia. Bo przez to jest zgranie. O, ktoś dobry, no może wreszcie ikona, no nie. Rafael Varane. Alberto Moreno. No nie, zapomniałem, no może jest Hiszpanem, ale i tak tutaj nie pasuje. No to może chociaż trochę lepszego bramkarza dostaniemy. Jest Neto z Walencji. Postawię na golkipera nietoperzy. Nawet nie wiecie jak zawiedziony jestem. Każdy youtuber, jakiś Ronaldo, no kurde Van Basten. Same świetne karty, a ja? No znaczy, no dobrze, no Messi i Ronaldo. Ale naprawdę liczyłem chociaż na jedną ikonę. Dobra, nie mam czego zmieniać. Zagrajmy mecz. Pierwszy mecz, no i o tym mówię, cholera. Nie dość, że ma Messiego, Dybale, inform, Paulinho, to ten Van Basten na napadzie. Naprawdę, dlaczego? Dlaczego nie pokazała mi się ani jedna legenda? Nie ma co, mój przeciwnik ma naprawdę ładne stroje. Ja postawiłem na trykot Piasta Gliwice. Pozdrawiam wszystkich moich widzów z tego miasta. No, naprawdę mi się podobają w grze, jak i w rzeczywistości. Brawa dla grafika. Wiem, nie, no to nie będzie łatwe spotkanie, ponieważ gram z Polakiem i już od razu Van Basten nas atakuje. Muszę wykorzystać to, że mamy tego Messiego i Ronaldo. Asensio, podanie do partnera z drużyny. No i naprawdę w takim momencie musiał się pojawić lag, przecież to jest zabawne. No halo, no. Będzie gol czy nie będzie? Ronaldo! Naprawdę to jest Cristiano Ronaldo. Messi. Właściwie ani razu nie grałem jeszcze Messim czy to Ronaldo w tym roku, ponieważ na Capture Event no nie trafiłem żadnego z nich w paczce, wielka szkoda. No ale zobaczymy, czy pomogą mi w wygraniu tego draftu. Aspas, zejście na swoją lewą, dominującą nogę. Dobra, myślałem, że gol. Taka ciekawostka w grze jest... Uwaga, Paulinho! W ostatnim momencie powstrzymany i taka ciekawostka w grze jest trik, który wykonać może tylko Cristiano Ronaldo, tylko nie pamiętam jak się go wykonuje. Spróbujmy, bo to jest coś podobnego do Bolasi Flick. To nie to? To nie był Bolasi Flick, to był właśnie ten nowy trik. Asensio, Aspas oddaje piłkę Hiszpanowi i uderzenie! I nawet nie będzie rzutu rożnego, ponieważ jestem przekonany, że Dybala do tego dobiegnie. Ale sprytnie, sprytnie. Asensio? No halo, co jest? Co się tu dzieje? Ja nie jestem w stanie okiełznać tych piłkarzy. Nie no, na razie to mi się gra lepiej moją drużyną za tam 10 tysięcy, nie? Oj, coś czuję, że to może być bramka Messi. Nie. Dziwny. Rzut karny, wiedziałem. Choć, czy ja wiem, czy wiedziałem? Dziwna decyzja sędziego, nie zgadzam się z nią, no ale... Dobra, na szczęście nie ma czerwonej kartki dla Semedo. On jest jeszcze młody, uczy się. Dobry z niego obrońca, ale... Nie żebym go obwiniał. Nieważne, no, mój błąd, co mogę powiedzieć. Tylko czemu w polu karnym jest narysowany... A, bo pewnie mur tam stał Van Basten! No cóż, jeden z najlepszych napastników w historii musiał wykorzystać rzut karny, przegrywam. Ale tylko jedną bramką. Messi, no... Nie wiem, na co mogę sobie pozwolić. Wydaje mi się, że na wszystko, prawdę mówiąc. Wielka szkoda, że już tak dobrze się nim nie drybluje, jak... A, właściwie może po prostu muszę się przyzwyczaić. Alberto Moreno robi wszystko, by wrócić do obrony. Messi sprytnie zagrał do środka. Dybala lewa, no co on robi? Nic nie robi. A Duris, no jakoś mu się udało obrócić. Ronaldo, po prostu uderzmy tym piłkarzem. Jeszcze Messi. Dośrodkowanie, to było cudowne. Tylko jakim cudem Duris się lepiej nie ustawił? Przecież
On dominuje w powietrzu, on ma takie warunki fizyczne i... No dobra, nie ma co koloryzować. Bardzo słaba pierwsza połowa. Przeprowadzę zmiany, za Adruisa wejdzie Morata. I wiecie co? Nie, a właściwie zróbmy tak. Van Basten będzie gol, no przecież co za napastnik. Jeszcze mnie dabujesz, no Polaka tak traktujesz. Teraz tego nie mogę przegrać, nie? Jakby celebrował normalnie to spoko, ale teraz nie. Morata, Aspas, uderzenie, gol! Do siatki trafia Neymar, ten, który dopiero co przed chwilą pojawił się na boisku. Błyskawiczna odpowiedź, no... Zdenerwowałem się, po prostu się zdenerwowałem. Będzie hat-trick, no... O, ale fart. Nie wierzę, ten Mascherano już któryś raz mi odbiera piłkę. Jak to jest możliwe? Naprawdę, ja nie wiem, co się dzieje. No i widzicie, znów, na szczęście Morata, lewa noga i obrona. Nie wiem, jak to jest możliwe, że Argentyńczyk tak łatwo za każdym razem mnie powstrzymuje przed zdobyciem gola. Ronaldo. Wystawiona piłka. Messi z prawej nogi. Garcia. Messi mądrze podał do środka. Jak? Leo Messi. Ronaldo z główki. Rico łapie. Nie, nie dobitka. Lucas z PSG na 3-1. Neymar! No nie, no chłopie, nie rób mi tego. Neymar, Cristiano Ronaldo. Aspas, masz jedno zadanie, traf do siatki. 3-2, 10 minut do końca, niepotrzebnie tak wychodził tym bramkarzem. Chciał mnie pewnie sprowokować, jednak na mnie to po prostu nie działa. Ale czemu on się cieszy? My przegrywamy, nie bądź jak Giroud. Nie, nie, Messi, on nie trafi do siatki, ponieważ stracił piłkę, ale to wybicie wołało pomstę do nieba. James Milner, wycofanie do Paulinho. Semedo, widzę, że spokojniej to przeciwnik stara się rozegrać, a ja nie mam czasu na spokojnie. Muszę od razu wybić i skontratakować. Antonio Valencia, dobrze do Ronaldo. Cristiano Ronaldo z dystansu! 2 minuty do końca. Dziękuję, dziękuję i bardzo możliwe, że przez to nie będę miał okazji do jakiegokolwiek jeszcze ataku. Lucas. Nie. Przecież to była bramka. Trafił czy nie trafił? Wydaje mi się, że było to przepiękne uderzenie Paulo Dybali. No, gratulacje dla Marco Van Bastena, co za potwór. No szkoda, szkoda. Jednak jeśli jesteście na moim kanale dłużej niż 3 dni, to wiecie, że tak przeważnie wyglądają drafty w moim wykonaniu. No, mogło być gorzej. Chociaż 2 bramki zdobyłem. Gratulacje Nesterk, czyli mój rywalu za zwycięstwo, choć za te daby to masz u mnie bana. Ale... jak... ja muszę przy edycji zobaczyć, czy Dybala trafił, czy nie, bo według mnie to był gol. No tak to wyglądało. 0 wygranych. Nie ma to jak dobry start. Trzy paczki dostaję. Jeśli trafię kogoś z Ligi Tureckiej, to oznacza, że jestem zarobiony. No nie chcę mi się oglądać całej animacji, no bo nawet nie wiem, jacy piłkarze mogą być tutaj wiele warci. A tak przymuliło, to może być ikona. Nie ma ekranów, to przewijam. Linety! Miło, miło. Super. No cóż, no nie ma co się oszukiwać, że najlepszy draft to nie był. Ale będę z wami szczery, nie podobała mi się ta formacja. Wydaje mi się, że wszystko to lepiej by wyglądało, gdyby to była formacja 4-3-3, wariant czwarty. Ten, którego używam na co dzień w Ultimate Team, no bo jednak Ronaldo i Messi byli tutaj kompletnie niewidoczni, co mnie naprawdę zasmuciło. No cóż, mam nadzieję, że kolejny draft będzie lepszy, że trafię tam chociaż jakąś ikonę, no i... raczej już nie będę robił Ligi Hiszpańskiej, pójdziemy może w Ligę Włoską, no wszystko zależy od tego, jakie karty będzie chciała mi dać gra, bo dzisiaj to było bardzo chytre. I jej dzisiaj było dla mnie chytre, bo nie zobaczyłem żadnej ikony. Kolejny draft, ja chcę Ronaldinho albo Ronaldo. Kogokolwiek, Pele, Maradona, też się nie obrażę. Okej, mam nadzieję, że w miarę przyjemnie wam się to oglądało, do zobaczenia jutro w Ultimate Team, gdzie mam nadzieję, że będę dalej wygrywał. Pozdrawiam, cześć.